Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Speedruna 5.0. Przypominam, że gram na 5 minut, zaczynam z rankingu 1000 i zapraszam do partii, gdzie będę omawiał i oczywiście grał. Mam nadzieję, że dosyć szybko. 2135 na liczniku, gram z 2203 gościem, jak widać. No i mamy Gambit Hetmański. O, to jest ok. Obrona bałtycka. Też to robiłem w kursie. Tutaj jest proste bicie na D5. Tutaj jest odbicie, ok. I hetman zbija z tego pionka, jak dobrze pamiętam, się oddaje. W ogóle nie zwracamy na to uwagi, tylko staramy się kończyć rozwój. Rozwój jest tutaj bardzo ważny, więc to będziemy robić. I tutaj myślę, że posunięcie E4 z tego... Nie, E4 nie można, sorry. Nie, goniec E3. Nie pamiętam, czy E4 wchodzi, szczerze mówiąc, ale zagram tak. Oddam pionka za to, żeby się zasłonić teraz i mieć szybki rozwój, żeby szybko schować króla. Otóż to. Myślę, że tutaj trzeba zastosować posunięcie jakoby sprytne, może tak. Szach może nastąpić. No, duże komplikacje tutaj. Tam jest bicie, nie mogę. Król musi zejść. No to schodzimy, słuchajcie, schodzimy. Coś tu poszło chyba nie tak, panie szachuś. Ale nie przejmujemy się tym. Gramy tak. Zbijamy po prostu. Skoczek, jeżeli odbije, to odbijemy. I na końcu chyba jest taki ruch w ogóle ze zdobyciem figury. Więc teraz właśnie nie może być tutaj takie zagranie. Mogę dać szacha na F5 i chyba to będzie najlepsze posunięcie, żeby wymienić hetmanem i przejść do spoko pozycji. Goniec E4 prawdopodobnie, żeby zepsuć tutaj skoczka, bo też atakował mi pionka, więc goniec E4, tutaj szachów nie ma, się dobrze pilnuje, ok. Podoba mi się, nie wiem jak wam, mi się podoba i tak, tutaj zepsujemy zdecydowanie, zepsujemy mu to i zagramy królem na E2 od razu. Król E2, żeby wprowadzić wieżę. Myślę, że ta końcówka, nawet jak wymienię wieżę, będzie bardzo korzystna dla białych, więc zagramy tak. Oczywiście wejdzie skoczek, to jest to dobre miejsce dla skoczka. Potem spróbujemy może przez A3 odpędzić. Ta wymiana jest dla mnie też w porządku. Zawsze odpędzenie tej jednej figury ma sens. B4, on zagra. Dobra, gramy tak, żeby tego pionka atakować. On tego pionka broni. Ok. Myślę, że coś takiego. Spróbujemy tutaj tego pionka zaatakować i posunięcie F4, żeby wzmocnić i przejść skoczkiem ewentualnie na E4. Chociaż też mogłem od razu. Dobra. Aha, tu będzie bicie. Dobra, to trzeba wybić pionki, jednak wyprostujemy z powrotem. I chyba król F3. To nie ma sensu, bo tutaj, więc król F3 bronimy. Dobra. I co dalej? Skoczek nie odchodzi nigdzie z szachem, to jest plus. Tutaj, a nie mogę tutaj? Tutaj i biorę pionka, chyba podstawił. Skoczek F7. Bo jeżeli zbiję tu, to zbijam wieżę. Nie, co ja gadam, nie może zbić, bo wieża na 7 pada. Skoczek F7, no właśnie, odbijam tutaj skoczka, więc zyskuję pionka więcej. I to już jest spora przewaga w tej końcówce. Zdecydowanie. No jest dobrze, myślę. Okej, to teraz tak, bronimy. Wieża nie ma chyba tutaj dobrych odejść, tak patrzę. Więc jak wieża zagra tu, ja zbijam skoczka. Albo będzie po prostu bitka, ale nie może być bitka. Nie, no może być, skoczek ucieknie, albo się obroni. Pionek, no okej. Wybił, wybił. C6 prawdopodobnie. Okej. No tak, trzeba zagrać. Wieża zbije. Jakieś G5 będzie groziło. G3 trzeba wzmocnić. Nie ma innego wyjścia. G5 będzie grane na pewno. Bo tutaj raczej nie ma innej opcji. Ale zagramy sobie tą wieżą, żeby tędy przejść. I tutaj będziemy trzymać wszystko. Ok, no to gramy sobie tak. Zaatakujemy tego pionka. Może H4, żeby nie było G5 tak przy okazji. Tutaj mogę też spróbować A4 posunięcia. Tym bardziej teraz.
Bardziej teraz, bo jak on zbije, ja mam bicie z szachem, on tu, ja nawet tam mogę zbić. Aha, no bo to już będzie końcówka taka w sumie. O, nie zbił. No dobra, może tak. Jeszcze troszeczkę wyżej tym pionkiem. Czekamy teraz na jego ruch tak naprawdę. Tutaj zastanawiam się, czy nie przepchać, ale chyba nie, trzeba to wybić. Zbyt tutaj... I teraz tak, jak za dużo pionków zostanie na skrzydle, mogą być problemy. Taki ruch grozi. A te pionki już doprowadzamy powoli do przodu. Tak, on musi tutaj. I chyba będziemy szli tymi pionami. Tu mogłem zagrać. Co ja w ogóle skaszaniłem? O właśnie, przeciwnik pozwolił. Zobaczcie, teraz już tutaj leci figura. Okej. Tutaj, od razu bijemy. Wymiana. I tu pionek pójdzie, no to mogę sobie jeszcze tego skosić. Z szachem się hetman nie dorobi. No to już w sumie mogę zbić i tym pionkiem zasuwać. OK, mamy to, lecimy sobie z kolejną partią. Te partie będą już coraz trudniejsze. 2299, ale mam przeciwnika. Zagrajmy Karokan, zobaczymy jak z tym Karokanem tutaj będziemy stali. Od razu mówię, że ja Karokana mało grałem w swoim życiu. Tutaj gość na pewno... O! Ten wariant jest bardzo w porządku. Pamiętam ze starej książki Jak Świat, że gramy hetmanem tutaj z szachem i hetman A6. Ale się może coś pozmieniało do tej pory. Gram E6 oczywiście. Tu chodzi o to, żeby nie wpuścić do ruszady, ale no, jest skoczek E2. C5 od razu. Będziemy próbować tutaj wybijać. Skoczek C6. Rzecz jasna. No i teraz co? On tutaj będzie chciał grać. Jasne. To przejdziemy sobie... Tak, bo jeżeli zbiję tu, to ja zbijam tam. I wydaje mi się, że będzie ok. A w innym wypadku po prostu skoczek F5. Znaczy tutaj wybicie, wybicie i skoczek F5. Dobra. Poczekajmy chwilę. Jak tutaj jeszcze zagrać? Może wprowadzić wieżę. Wprowadzić figurę zawsze warto i odbicie tutaj. No jeżeli tu, to wtedy zbijam skoczek F5, chociaż nie, H5 można było spróbować również zagrać i skoczka wprowadzić, żeby nie było G4, ale to chyba też nie jest źle. Dobra, zaraz, czy teraz zbić? Teraz zbić, bo mam opcję teraz skoczkiem. Teraz skoczkiem atakuje pionką, skoczek B3 prawdopodobnie, ale skoczek B3 to hetman B6. Dobra, tu jest atakowane i H5, żeby nie było G4. Mam na to czas. G3. To nas spokojnie goniec E7. Po prostu wyprowadzę figurę, żeby grała. A tak naprawdę... znaczy tutaj chodzi o to, żeby też goniec trzymać na pewno pole G5, ale nie muszę robić roszady według mnie. Król może być w centrum. Zawsze się tego troszeczkę obawiałem, że król musi być w centrum. Troszeczkę zmniejszę jasność lampy. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Wieża B1, ok. Wieża B1, B4 szykujesz mi, drogi kolego. Rozumieć to posunięcie, rozumieć. Zastanawiam się tutaj. Goniec gdzieś wyjdzie, wieże się bronią. I co ja tam mogę zrobić? Za bardzo nie widzę. A może G5 zagrać? O. G5, G4. Hetman się odczepi od skoczka, jak go zbijamy, chyba że zagra tu. A wymiana dla mnie będzie raczej ok. G5, lecimy mocno, może H3. Nie wykluczam, że H3 jest w porządku, ale dlaczego mamy tutaj nie ugryźć go z tej strony? H3 trzeba też znaleźć. No właśnie, znalazł. Myślę, czy taki ruch nie działa. Tak, hetman A4. Ha, skoczek się zasłania. Nie działa.
A, mam pomysł. Tak. Tak. Aha, on tu po prostu. Bo chciałem tutaj zbić. Ale będę mógł cały czas, tylko Hetman odejdzie. Czy ja mam czas, żeby to wszystko przeanalizować? Nie bardzo. Pozycja mi się bardzo podoba. Może zmienić koncepcję gry i przejść skoczkiem. Ten, tylko bardzo ten nacisk mi się też podoba. Dobra, spróbujemy trochę zamieszać. Zagram tak. No on mnie pewnie odpędzi. Wejdę tu. Goniec gdzieś tu. Czy ten hetman się tam nie poplącze? O to się martwię. Aha, bo mogę wejść tutaj wtedy. Dobra, i to będzie dobra wersja. Taki mech zrobimy. Znaczy on może też tak zagrać. Będę musiał to wybić. On wybije. I tyle. Przejdę tu i przejdę tu po prostu. To może się zaraz szybko rozwiązać niestety. Czy teraz tutaj mogę zagrać? Właśnie ten skoczek bardzo fajnie wyglądał. A, moment, moment! Chyba mam teraz bicie w ogóle. Tak, mam bicie. Mam bicie. Bo jak mi zbije tu, to ja zbijam z szachem. I jakieś tutaj zdobywam korzyści materialne. On odbije, ja odbiję. Hetman się plącze. Okej. Jak tak, to tak. Dobrze, hetman się zaplątał. Znaczy może iść tutaj, wtedy ja też odchodzę hetmanem i wszystko gra. Nawet jakiegoś ładnego szacha dać. Można tu spróbować nawet zagrać. Jak zbije wieża tu, to zbijemy tam. Chyba jest tutaj dobrze. Właśnie zagrał, zagrał, zagrał tutaj. No może tak, mimo wszystko, bo jak zagra goniec, to ja nie muszę uciekać skoczkiem w tym akurat momencie. Okej. Spróbuję tak. Chodzi o to, że jak on zbije albo przepcha, mam szacha i wejdę świetnie skoczkiem na F4. Słuchajcie, bajka. Bajka, gość się długo nie zastanawiał. Wiadomo, że mój hetman nie stoi tam jakoś wspaniale, ale zaraz zagram na B3. I teraz to uczynię. Oczywiście on może zagrać tak, mnie trochę tutaj pozamykać, ale mam pionka więcej. Pionek więcej to bardzo dobra informacja. Skoczek nie może ruszyć, żeby goniec nie zbił skoczka, bo tutaj jest soł hetman na jednej linii, więc może roszada. Chociaż nie za bardzo nie chcę robić tej roszady, ale nie, no mogę zrobić roszadę. Król już jest tutaj bezpieczny, tak jak mówię, to związanie jest bardzo ważne, a hetman nie ma za bardzo gdzie się poruszyć, żeby odejść skoczkiem i zaatakować tu. To masę ruchów trzeba wykonać. Mogę nawet coś takiego ładnego zagrać, gdzieś wieżą przejść do centrum. Zagrać tak, przytrzymać. No tak, tu się fajnie wszystko trzyma. Gość jest powiązany. Wygląda nieźle to wszystko. Dobra, jak zszedł goniec. Aha, to dobra, wprowadzamy wieżę do gry. Może jakiś taki ruch przeforsuje. Jeszcze zobaczymy. Bo póki co tu się broni goniec tutaj. Dobra, chyba tak. Chyba tak trzeba. Czasu mam też więcej. Po prostu teraz staram się grać w taki sposób, że on próbuje coś mnie tutaj ukąsić, a ja temu chcę zapobiegać. Mam więcej czasu. Taka strategia. Teraz zagram tak, bo on nie może zbić. Nie może zbić. Nie może zbić, bo tu. Więc o, może. O, wymiana hetmanów. Cudowności, cudowności. I teraz tak. Czy ja mogę tak zbić? Chyba nie. Dobra, wrócimy i zagramy tak. Z pionek więcej. Świetny skoczek. Goniec świetny. Partia musi być wygrana. Jak to jeszcze wygrać? Zobaczymy, ale no myślę, że wymiana jakaś tutaj. Aha, on chce mi wymienić. To jest też jego dobre zagranie. Może tak w ogóle? Tak, oczywiście, nie wymieniamy. Skoczek słaby, skoczek mocny, tu atakujemy. Najpierw zdwoimy, spróbujemy zagrać tu.
odciągnąć figurę, która nas tutaj, czy która broni pionka, jak odejdzie tu to strzał i nawet chyba strzelę tam. Muszę taką przewagę tutaj, że dokładnie strzelę skoczka i gońca. Myślę, że tutaj też jest przewaga czarnych i to duża. Dlatego, że pionka następnie broni. A białe są tutaj zdekoordynowane. I tutaj kolejny pionek i kolejny pionek. Tak, to na pewno była wygrana partia. Bardzo chętnie zagram rewanż. Coś mi się tutaj klikło. Ale od razu klikam nową partię, więc zobaczymy. Ok, 2338. No proszę, jedziemy. Jedziemy. Mocni przeciwnicy. O, przeciwnik nie chce grać. Dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika w takim razie. Dobra, szukamy sobie kolejnego gracza. Mamy 2216, E4. No dobra, niech będzie ten karokan. Zobaczymy, jak to będzie oddawać. Na razie lecimy z teorią E6. No jak ktoś lubi takie właśnie, o, gierki a la francuskie, no to znaczy, to zależy od białych, jaki wariant oczywiście powstanie. Ja tu gram na czystą logikę, słuchajcie. Oczywiście widziałem kiedyś tam parę partii, ale... No i teraz tak, pytanie, czy bić? Bić, tu. Tak, zagrajmy. Od razu ugryźmy przeciwnika. Jeżeli tu skoczek fajnie pilnuje, to zagrajmy właśnie tak, żeby tego pionka wziąć. Bo jak goniec tu... Okej. Okay. Tym nie, tylko tym. Tu atakujemy. Wieża C8 od razu. Jeszcze bez roszady, żeby spróbować tu dziabnąć. A jak będzie A3, to dziabnę, zepsuję pionki. Jak goniec D2, to też jest ciekawe bicie i tutaj. Aczkolwiek nie muszę się śpieszyć z biciem. Raczej bym zrobił roszadę prawdopodobnie. Wydaje mi się, że czarne mają tutaj bardzo normalną, fajną gierkę. Też można by było się pokusić o taki ruch, pomyśleć, czy to było dobre, ale roszada tutaj myślę, że jest bardzo ważna. Okej, okay, teraz to już w ten sposób zagrać nie mogę. Skoczek B6 mi się podoba, żeby wejść tu, zaatakować i tu zaatakować, czyli skupić się na punktach, tam gdzie się chcę dobrać, czyli w tym wypadku fajnie to obrazuje. Chodzi mi o to, że chcę dobrać się do skoczka, ale on jest za dobrze pilnowany, więc próbuję się teraz dobrać skoczkiem do tych punktów, które pilnują skoczka. No, brzmi to jak tasiemiec, ale no tak to tutaj się nie boimy w ogóle. Skoczek C4 od razu. Trzeba uważać czasami na takie ruchy, ale tu się bronimy. Na jakieś takie taktyczne zagrania, ale nie, to jest w porządku. No i atakujemy już tutaj, grozi bicie na B2. Właśnie, i zobaczcie, jak trzasnę tego, on zbije, mój skoczek jest kapitalny. Para gońców kontra para skoczków. No zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Takiego ruchu, tak jak mówiłem, się nie boję. Skoczek odejdzie tu albo tu. Hetman A5. Po prostu staram się atakować słabości przeciwnika. Wydaje mi się, że skoczki są tu lepsze. Mogę się mylić, jeśli chodzi o ocenę. Mi się to podoba, więc tak poszedłem. Tak czuję, że to jest ok. Jak bronić pionka? No goniec nie może, bo zbijam i potem zbijam tu. Nacisk kładę mocny. Wieża C6, wieża C8. Taki jest plan. Przy okazji wieża będzie broniła punktu E6, bo może być F4, F5 i tutaj też jest fajna obrona. Przeciwnik tutaj chce coś mi oddać. Tak, ale w zamian za to. Ja potem tu, on to wymieni. Nie, nie zgadzam się na to. Zagram tak. Wieża B3, pozwolę mu, ale wtedy wezmę pionka. Dobra, skoczek czy idzie tu, czy tu? Muszę się zastanowić chwilkę. Nie, no tędy właśnie. Zagram tu, to nie będę miał dobrych opcji, więc zagram na E8 i zagram tutaj. Będę miał wtedy kapitalne pole F5. No i też skoczki się połączą, więc to też będzie dobrze hulać. Jeżeli tutaj... Aha, słuchajcie, tutaj pionka mogłem też wziąć. Dopiero teraz zauważyłem. Mam i tak możliwość wzięcia jednego i drugiego. Ale to nie znaczy, że trzeba pionkorzestwo uprawiać. Po prostu nie chciałem przeciwnika tu wpuścić. No oczywiście, jakby było więcej czasu, można by było to super przekalkulować. Wiadomo, ale przy takim tempie myślę, że to też jest w porządku. No i zobaczcie, para gońców raczej
Nie spełnia jakiejś super roli. Ja bym na jego miejscu próbował grać jakieś F4, F5 od razu. Znaczy F4, może G6 wtedy, żeby nie było takiego ruchu, bo bije. Poszedł tutaj, może to i lepsze. Ja jeszcze. A, bić tego pionka? Nie, no chyba go dziabnę, wiecie co? Tak po prostu, za darmo. Dziabnę piona, bo będę miał możliwość po prostu cofnięcia się i skupienia się ewentualnie na innej rzeczy. Przejdę ewentualnie tu. No właśnie, on chce mi tutaj zagrać F5. On to widzi. Okej. Okay. G6. I przejdę może tutaj pilnować tego pola. Bo ja bym na jego miejscu coś takiego grał. Dobra, skoczek G7. Pilnujemy tych dwóch pól. Elegancko. Nawet na D6 nie muszę. Pionek więcej. Z dobrym naciskiem. No on tak będzie, jasne. Próbujemy tu wejść i zrobić widełki. Taki ruch też niegroźny. Nie jest to jakieś tam dla mnie zagrożenie póki co. No i słuchajcie, no i co? Widły? Podstawka z jego strony. Podstawka. Jak już jedną wieżę skoszę, to on mi tutaj wielkiej krzywdy na tej linii nie zrobi, bo ta wieża jest wyłączona w ogóle z tamtego skrzydła, więc jest ok. Karokan jest też takim debiutem, który kontruje. Można fajnie grać z kontry. Się coraz bardziej mi się ten debiut podoba. Ja wiem, że tam jest mnóstwo teorii, też takiej, jak chce się grać na bardzo wysokim poziomie, ale myślę, że warto coś tutaj się zastanowić może nad kursem tego debiutu, bo też go grałem, bo ja też go tak mniej więcej czuję, bo on jest podobny troszeczkę do, znaczy podobny, no w charakterze takim nieco podobnym na przykład do Obrony Nowoczesnej czy Pirca. Wiem, że może tutaj daleko odbiegam, ale tak po prostu. Tak po prostu to postrzegam, bo widzę też, jak te posunięcia mi chodzą w tym debiucie czasami. Jeszcze jakby trochę człowiek liznął mocniej teorii, takim na poziomie 2500 czy 2600. No oczywiście zbijam wieżę, tutaj się nie ma nad czym zastanawiać. Król odbije i chyba tak w ogóle zagramy, co nie? Tak. Hetman D3, już mi taki ruch świtał, ale goniec pilnuje hetmana. No dobra. A w ogóle chyba tak zagram. Wiecie co? Może nie powinienem, ale chcę otworzyć linię. Tutaj, może tu od razu. Jasne, że tu. Jak zbiję, to ja tu. I biały pionek mnie ochroni. A tutaj się otwiera linia. Tu jest na tyle dobre związanie z tej strony. Ok. Zbijamy. Wieża C7 i tutaj też mam opcję. Zobaczcie, jak skoczek totalnie zdominował gońca C1. Totalnie. W ogóle jakoś tak sparaliżował chyba tutaj przeciwnika. No wieża C7, wieża G7. Wszystko działa. Jeszcze tu? Aha, że z szachem. Okej, okay, no muszę wybić. Dobra, szukamy sobie nowego przeciwnika. 2344. Lecimy. Skoczek F6. No C4. Zobaczymy, jaki debiut powstanie. Skoczek E4? What? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No to F3, wyganiam cię, koleś. Nie! No co to w ogóle ma być? Gambit konia. Nie wiem, o co gościowi chodzi. No wiem, że Hetman chce wejść tu, dać szacha, ale no nie. No nie. Figura więcej, tak po prostu. Zbijam wszystko. No chce dać tu szacha, jasne. No to wtedy gońcem będzie mógł zbić i ten, dobra, gramy G3. Ej! Mam w trąbę! Co ja zrobiłem? Przecież Hetman wisi! Ależ jestem ciumak, nie? Figura więcej w ogóle. Ale się musi ze mnie śmiać. Masakra. No dobra, mam dwie figury za Hetmana.
To jest totalny kosmos. Co ja zagrałem? Chyba tak trzeba. Spróbować tu i tu tego hetmana stąd wypędzić. No, jeżeli zbiję tu, to e4. Dobra, i tak. Niech ten hetman stąd ucieka, bo mnie denerwuje. Trochę króla za. Ojejku, co ja zagrałem w ogóle? Masakra. Gambit konia. Widzieliście coś takiego kiedyś? Ja nigdy. Nigdy przenigdy. No, próbuję tak wyprowadzić dalej figury. Oczywiście on może zbić, liczę na to. Nie zbił, no to wstawię konika na dobrym polu. Mój goniec, no na razie nie gra, niestety. Zobaczymy, gdzie ten hetman się będzie plątał. Spróbujemy tak i tak, może tutaj. Muszę dosyć szybko grać. Tutaj jest pilnowane, dobra, tu jest pilnowane. Kurczę, moje wieże są nieskoordynowane, ale dobra. Kto mi zabroni zagrać na przykład tak wieżą? No nikt, bo wejdę tu. I ta wieża już coś może pograć. Ale jaja, co on mi zagrał? W ogóle jestem w szoku, nie? Jestem w totalnym szoku. Tu jest mocny atak. No skupia mi się tutaj na tym. Skupia się bardzo mocno. Nie podoba mi się to. Co tak zagrać? Czy mi to coś tu grozi? Jakaś wymiana niestety. Może tu nie mogę. Chwila. Czas ucieka. Muszę też grać dosyć żwawo. Może taki ruch. Może taki ruch on zagra. Tak, nie mogę tu, bo z szachem. Trochę się niby otworzy. Aha. No dobra. Krzysztof, myśl. Myśl i to szybko. Aha, może wieżą odejść. Tak, i wejść tu. Zagra C6. Może tak. Sobie póki co ucieknę, żeby zagrać tutaj. No on tutaj. Aha, może wejść tu też na związanie. Ale to wtedy ja zagram chyba tak mimo wszystko i wymienię tego skoczka. Nie podoba mi się to bardzo, no ale nie mam wyjścia tutaj. No, ta C6 zagrał dobrze. Tak, w ogóle. No nieźle. Kurczaczki, no. No dobra, tutaj. Koordynację jakąś muszę złapać. Zagrać A3 i tu. Nie, A3 nie mogę. No tu muszę. Strasznie źle to wygląda. Ale teraz mam ruch A3. Albo i nie mam. Jejku, jak tą wieżą się zaplątałem. A dlaczego ja nie zbi... Nie mogłem zbić. Co ja w ogóle gadam? O rety. Ależ się zakręciłem tutaj w tej pozycji. Kurczę, gambit konia, wiecie co? Oddał mi figurę po prostu masakrycznie w trzecim ruchu, a ja nie wygrywam partii. Nie wierzę w ogóle, co się dzieje, nie? Ale gość musiał się ze mnie śmiać. Kompletnie. No nie, no przecież ja tutaj tracę figurę. Muszę tak, no zbije mi tu, to ja zbiję tu, on tu. Tracę kolejny materiał. Coś nieprawdopodobnego. Oj, jak to wygląda? Wieża za hetmana, dobrze mówię? Dobrze mówię. Tutaj, tu, jakieś G4 mam. Goniec nie gra. No muszę tak. Okej, no to co teraz? No, uciekam skoczkiem, w ogóle bez sensu. Będzie mi kosił pionki, powinien zresztą. No nie wiem, tak, nie mam pomysłu, bo muszę jakoś uruchomić tutaj. No on mi kosi pioneczki, no. Kolejna wieża. Jakieś takie ruchy. O, bez sensu. W ogóle on to wszystko trzyma. Mam jeszcze minutę na zegarze, więc jest bardzo źle. No, uciekam, żeby tak może zagrać. Co też nic nie zmienia, może po prostu pionkiem zasuwać. No, dokładnie. Dokładnie to nie mogę. Ajajaj. Nic nie mogę.
No niesamowite, jak to się w ogóle potoczyło. Nie wiem, jakiś zagram ruch w ogóle bez sensu. Będzie pionem zasuwał. Dokładnie. Dobra. No tu się trzeba poddać, no bo tu nie mam kompletnie żadnej gry. Ale wiecie co? Masakra. Aż przejrzę te partie. No po prostu wiecie co? No nie wierzę po prostu, nie wierzę. Zobaczcie, co tu się działo. Ale się będziecie ze mnie śmiać. Czy co, już w trzecim ruchu można powiedzieć, że się rozluźniłem. I co on zagrał? Skoczek F2. No pięknie po prostu. Co tutaj wyskakuje mi chwilka? Plus 4,5. Nie wierzę. E5 zbiłem. No cały czas jest dobrze. O, i G3. Fantastycznie, Krzysztof. Nie no, wystarczyło tam, nie wiem, no hetmanem zagrać, tak? Albo z skoczkiem wyjść i tu trzymać. Ja nie rozumiem. Słuchajcie, ale będziecie się śmiać. Masakra. O! No cóż. Dobra, na ten moment kończymy ten odcinek. Dzięki bardzo. Piszcie w komentarzach, możecie się ze mnie pośmiać, nie ma sprawy. Ja się nie gniewam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.